jak macierzyństwo zmieniło moje życie, tak jak marzyłam. Właśnie jestem szczęśliwa i generalnie chyba słów brak. Jeśli ktoś wie, jak to jest czekać na dziecko, jak to jest, kiedy to dziecko się pojawi na świat, to nic innego nie istnieje. To jest największe marzenie, żeby właśnie wszystko inne odeszło gdzieś daleko, bo tyle w życiu już było dużych projektów, prac, rzeczy, które są dzisiaj nieważne. Dziecko jest dzisiaj tym, co jest całym moim światem. Ja uważam, że wiek nie ma wpływu, ponieważ trzeba odróżnić dojrzałość od dorosłości. Można być bardzo dorosłym i niedojrzałym, a można być bardzo młodym i bardzo dojrzałym. Więc uważam, że dojrzałe macierzyństwo powinno być zawsze, a jeśli mówimy o biologicznym wieku, to bywa różnie. Oczywiście lepiej jest urodzić wcześniej. Tutaj w ogóle nie ma dwóch zdań. Ja nie bronię tezy, że nie. Ale jeśli nie ma szans, albo ktoś nie może, albo się nie udawało, tak jak w moim przypadku, to trudno jest osądzać kogoś, kto po prostu w dorosłym wieku został po raz pierwszy matką czy ojcem. Zresztą do ojców to chyba nikt nie ma pytań. To jest chyba bardzo, znowuż mało sprawiedliwe. Ale w tym sensie jest to też zrozumiałe, bo biologia mężczyzn pozwala im dłużej czekać z pierwszym dzieckiem i z każdym następnym. Także ja jestem za tym, żeby w ogóle nikogo nie osądzać. Nigdy i za nic. Tym bardziej nie wyobrażam sobie, jak można mieć jakieś pretensje do kogoś, albo mieć za złe, albo osądzać kogoś, kto pragnął mieć dziecko i ma go po prostu później niż ktoś inny. Takie jest moje zdanie.